Już możemy. No to już. Szanowni Państwo, jestem mile zaskoczony taką frekwencją. Z reguły tak przyjeżdżam, jest 20 osób. Bardzo się cieszę, bo jedno około 50 warto było tutaj przyjechać, przekazać troszkę wiedzy na temat, jakim potencjałem dysponuje Polska w zakresie możliwości bogacenia się wielu pokoleń Polaków. A niestety jest takie zagrożenie, że z tego bogacenia się nie będzie nic, bo wszystkie kolejne władze w okresie 34-letniej transformacji, czyli od 89 roku do teraz, a mija już 34 lata, to wszystkie władze, pomimo że obejmując urząd, czy to prezydenta, czy to premiera, czy to właściwego ministra, mówili, że uroczyście przysięgamy, że dochowamy wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej, a dobro ojczyzny i pomyślność obywateli będą dla nas największym nakazem. I niektórzy podkreślili, że tak mi dopomógł Bóg. Ja to podkreślam, proszę Państwa, bo my jako społeczeństwo musimy nauczyć się oddzielać dzian od plew, tak to powiem. Oddzielić deklaracje od czynów. Proszę Państwa, tak się stało, że na przestrzeni tych 34 lat z miłości dla Polski bądźmy wszyscy razem, dobre rządy na złe czasy, bo to są takie hasła i tak dalej, doprowadzono nas, że wywłaszczono nam już właściwie z wszystkiego. Ostatnim akordem tego wywłaszczenia właśnie jest fuzja PKN Orlen z PGNiG. Nikt sobie nie zdaje z tej sprawy. Ale czy słychać tam na końcu? Słychać? Proszę? Dobrze słychać. Proszę Państwa, tak jedno zdanie. Przez te 34 lata wywłaszczono nas właściwie z wszystkiego strategicznego. To, co jest na powierzchni naszego terytorium kraju. Czyli z banków, z kanałów dystrybucji, z najlepszych firm. Nie muszę tego powtarzać, wszyscy to wiemy. Ale proszę Państwa, przez ostatnie kilka lat, jak się tworzy się nowy koncern multienergetyczny Orlen, który najpierw przejął firmę Energę, potem fuzję z Lotosem, a następnie fuzję z PGNiG-iem. Proszę Państwa, to jest kradzież tysiąclecia. Nikt tego nie wie, ale w tych spółkach, szczególnie w PGNiG-ie, jest 250 koncesji i te koncesje mają niebotyczną wartość, ale tylko wtedy, jeśli do wydobycia tych wszystkich surowców zastosujemy najbardziej innowacyjne technologie. Tymi technologiami są podziemne składowanie węgla i biogowanie. Ja proszę Państwa, ponieważ ekran jest mały, ja tu mam filmiki, slajdy pokazujące te technologie, ale tego nie będzie widać, także, że jakby, bo to musi być duży obraz, ale też chciałbym Państwu to pokazać. Ale przede wszystkim chcę Państwu wyjaśnić, na czym polega ta olbrzymia kradzież za bezcen naszego majątku. Proszę Państwa, przez 35 lat wydawano koncesje głównie jednemu podmiotowi gospodarczemu. Było to PGNiG. To jest na polskim rynku niby polska firma, bo najpierw ona była ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Potem 20 lat temu mniej więcej wprowadzono ją na giełdę. Na giełdzie pozbyto się, jakby sprywatyzowano tylko część, około 28%, a 72% zostawił sobie Skarb Państwa. I następny, czyli pierwszy krok jakby prywatyzacyjny był wejście na giełdę, gdzie myśmy utracili te 28% w przyszłych zyskach. A drugim krokiem jest właśnie ta fuzja, gdzie myśmy właśnie z tych 72, co myśmy jeszcze mieli, mamy już tylko 49, czyli znowu żeśmy utracili następne 20. I wszystko wskazuje na to, że w statucie tych spółek połączonych są takie zapisy, które jednoznacznie determinują, że ta spółka w przyszłości ma być połączona ze spółką europejską w
Szwajcarii, bo już Olen założył taką spółkę w Szwajcarii. Później ma być przekształcona w spółkę europejską. Później ma być wyrejestrowana z Polski i zarejestrowana na rynku europejskim po to, żeby nie tylko odebrać nam wszystkie zyski wynikające z tych koncesji i tych nowych innowacyjnych technologii, ale jeszcze po to, żeby w Polsce taka duża firma nie płaciła podatków, nie było wpływu do budżetu państwa. Proszę Państwa, to jest tak przemyślane przez kapitał zagraniczny. Nad tym pracowały, tak jak się chwali pan Obajtek, nad tym pracowało około 23 różnych firm z całego świata. Tam na prawne opracowanie tych fuzji to wydano setki milionów złotych. A my jako teraz jako PZPN, któryśmy złożyli jedyni w Polsce pozew o unieważnienie albo stwierdzenie, że ta uchwała była nieistniejąca. I proszę Państwa, właśnie w Łodzi teraz wtorek było pierwsze posiedzenie sądu, gdzie sąd ma rozstrzygnąć, czy te argumenty, które myśmy przedstawili sądowi, są wystarczające, żeby tą uchwałę unieważnić. Proszę Państwa, w naszej ocenie sytuacja prawna jest bezsprzeczna. Wykazaliśmy tyle przekroczenia uprawnień, niedbania o interes Polski i tak dalej, że tych wątków jest kilkanaście i wystarczyłoby tylko, żeby jeden wątek sąd uznał, że jest istotny i już byłaby podstawa do unieważnienia. Co to oznacza? Oznaczałoby to, że gdyby sąd uznał nasze racje, to musiałby wydać orzeczenie, a w następstwie sąd rejestrowy, bo tych spółek już nie ma, PGNiG już nie ma i Lotosu też nie ma. To te spółki są wyrejestrowane z Krajowego Rejestru Przedsiębiorstw i musiałyby być z powrotem zarejestrowane. To by oznaczyło, że tym jednym ruchem można by powiedzieć, że ratujemy dziesiątki bilionów złotych. Ale ja chciałbym, żebyście nie byli przerażeni tym, bo ktoś powie, że to są bzdury. Jeśli ja mówię o bilionach złotych, to mówię o jakim okresie czasu. Przede wszystkim od tego momentu, jak PGNiG rozpocznie, bo na razie nie rozpoczyna, jak rozpocznie eksploatację tych wszystkich zasobów, od momentu rozpoczęcia do momentu całkowitego szczerpania tych zasobów. W przypadku węgla to może być 1000 lat, w przypadku ropy może być 300 lat, w przypadku gazy i tak dalej, i tak dalej. Także ja, jeśli mówię o bilionach, to żeby ktoś, bo ktoś powie, no to jest coś niewiarygodnego, ale taka jest sytuacja. I tu mam tylko jeden taki, mam chcę pokazać, głównie na czym polega te bogactwo. Jeśli mamy powierzchnię ziemi, to PGNiG ma koncesję, 250 koncesji na wydobycie węglowodorów. Węglowodory to jest generalnie ropa naftowa i gaz. I to są surowce, które zalegają właściwie najgłębiej. One są do głębokości 10 km, nawet w świecie się rejestruje na 13 kilometrach. O to tutaj chodzi. Jeśli mamy teraz powierzchnię, i tu mamy jakieś zero, teraz mamy tutaj załóżmy 10 kilometrów. 10 kilometrów, czyli 10 tysięcy metrów. I tu mamy te złoża tych węglowodorów. Chciałem tylko pokazać, jak w tym okresie 34 lat transformacji, jak polskie rządy przygotowały legislację w kilkudziesięciu ustawach, żeby tylko po to, żeby przygotować środowisko prawne nie dla suwerena, dla prawowitego właściciela tych zasobów, ale dla inwestorów, czyli dla inwestorów zagranicznych. I proszę Państwa,
czyli PGNiG otrzymało te 250 koncesji, a później zrobiono, w przeszłości było tak, jeśli ktoś chciał wydobywać, to musiał złożyć wniosek o koncesję i dostawał tą koncesję, jak chciał wydobywać węgiel, dostawał na węgiel, jak chciał rudę miedzi, to rudę miedzi, jak chciał, no, i tylko dostawał według prawa geologicznego i górniczego, tylko dostawał koncesję na tą kopalinę, na którą złożył wniosek, że chce go wydobywać. To później, proszę Państwa, wprowadzono taki wniosek, taką nowelizację, bo tych nowelizacji jest dziesiątki, ale ja Wam chcę tylko pokazać kilka, że jeśli ktoś wykonuje otwór wiertniczy, właśnie, żeby poszukać te węglowodory, to on zrobi otwór wiertniczy i on po każdym metrze, proszę Państwa, on wyciągnie rdzeń i ten rdzeń idzie do laboratorium. I z tego rdzenia od samej powierzchni aż po sam dół jest, jeśli są metody rdzeny, to jest 10 tysięcy tych rdzeniu i każdy element jest analizowany. I co się okazuje, proszę Państwa, że zmieniono tak nowelizację, że ten, który udokumentuje te złoże tutaj od powierzchni, bo ma koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie, udokumentuje to wszystko, co się tu znajduje, że tu jest na przykład, tu jest węgiel kamienny, tu jest węgiel brunatny, tu jest rudy miedzi, tu są rudy cynku i łowiu, tu jest molibden i tu są pierwiastki, te rzadkie takie, to on już jak ma tą jedną koncesję, to on przejmuje wszystko. I na tym polega cały przekręt, że za jedną koncesją przejmuje się całą strukturę geologiczną i wszystko jest właścicielem tej firmy. Ponieważ PGNiG najpierw była 100% kapitałem, pan Państwa, potem po wejściu na giełdę była 72%, a teraz po połączeniu z fuzją ma 49,9%. Czyli widać, jak stopniowo przejmuje się to, co będzie przyszłością. I to jest jeden bardzo ważny, to jest najbardziej taka nowelizacja, która obrazuje mechanizm, w jaki sposób Zachód przejmuje kontrolę nad naszymi zasobami. Szanowni Państwa, te zasoby, ja je policzyłem. I to proszę Państwa, tego nikt nie zarzuci, bo policzyłem to na bazie informacji geologicznej z Państwowego Instytutu Badawczego, z Państwowego Instytutu Geologicznego, z raportów rządowych. Wziąłem wykaz tych wszystkich surowców. Każdy surowiec ma jakąś cenę na rynku, przemnożyłem to. Podzieliłem to przez 45 milionów Polaków, bo tyle jest Polaków. I się okazuje, że tych zasobów na każdego Polaka jest 5 milionów złotych. Czyli proszę Państwa, można powiedzieć, że każdy z Polaków w okresie wydobywania tych surowców, oczywiście w długim okresie czasu, będzie wywłaszczony z 5 milionów złotych. Ale to nie wszystko jest. Bo to te dane, które ja mówię, to są tylko zasoby naturalne, które są bardzo dobrze udokumentowane. My wiemy, że tam tyle tego jest, ale my mamy 10 razy więcej tego wszystkiego, bo są tak zwane zasoby perspektywiczne, zasoby prognostyczne, które my wiemy, że tam są, tylko że jeszcze trzeba więcej otworów wywiercić, żeby to dobrze udokumentować. I tu jest, proszę Państwa, taki dobry przykład. Czyli ktoś celowo oddaje duży potencjał, który jest w kraju, rządzący to oddają obcemu kapitałowi i tu można porównać, proszę Państwa, do tego, co się stało w 1867 roku, czyli car Aleksander II sprzedał za 7 milionów dolarów Alaskę. Proszę Państwa, 7 czy 50 milionów, tak? Proszę? Podają historię, że za 50 milionów. Oficjalnie było 7 milionów, 7200. Ale w złocie. W tamtych czasach, na tamte czasy. A dzisiaj się to przelicza za 150 gdzieś milionów dolarów. Ale do czego zmierzam?
Proszę Państwa, car Aleksander II był nieświadomy, co sprzedaje. Bo gdyby, bo po 30 latach od momentu tej sprzedaży, czyli sprzedał to w 1867, a w 1897 tam było pierwsze odkrycie złota nad rzeką i tak dalej. Także tam tony, ta gorączka złota to właśnie tam jest kierowana. I proszę Państwa, w 2023, w zeszłym roku Putin jakby dał jakby zastrzeżenie, że chce podważyć to, co się tam stało, chciałby to odzyskać. Czyli to jest nie do odzyskania, ale ja do czego zmierzam. Jeśli ktoś prawnie to zrobił Aleksander II, przekazał innemu państwu majątek, więc nie do odzyskania. Tak samo my jako Polacy, nasi przedstawiciele, nasz rząd, zgodnie z literą prawa, tak? Ale z literą prawa, a nie z duchem prawa. Bo on nigdy nie miał prawa do tego, bo to są nasi przedstawiciele i oni powinni dbać o interes suwerena, a nie o interes naszych kolonizatorów, czyli tych wszystkich inwestorów, którzy mają tutaj coraz więcej akcji w tych naszych firmach. I proszę Państwa, co myśmy w takiej sytuacji powinni zrobić? Bo ja z dużą uwagę przysłuchuję się wystąpieniom takich, nawet tego inicjatora ruchu obrony Polaków, pana Gadowskiego. Jest to super ruch. Uważam, że ja zrobię wszystko, żeby popierać PJJ i popierać ten ruch. Ale też chciałbym do tego jakby dodać, że w tym całym programie, który ma pobudzić i ma zjednoczyć całe społeczeństwo, my się musimy koło czegoś jednoczyć. My musimy być świadomi, polskie społeczeństwo musi być świadome, że jeśli się nie zjednoczy i tylko pod tym jednym celem, odzyskać albo utrzymać to, co jeszcze mamy, bo my jeszcze to jakby to jest wszystko w zasięgu ręki, a dopiero później myśleć o tym, najpierw utrzymać to, co mamy, a w następnej kolejności odzyskać to, cośmy nieprawnie utracili. I proszę Państwa, no trochę tak ze smutkiem patrzę, bo każdy z nas, bez względu na to, czy jest ojcem rodziny, czy głową rodziny, czy szefem firmy, czy szefem samorządu terytorialnego, czy szefem kraju, każdy powinien porządkować swoje działania według hierarchii ważności. I proszę Państwa, wszyscy mówimy o wolności. Nie ma wolności bez własności. My wszyscy mówimy o suwerenności. Nie ma suwerenności bez własności. No jeśli my jako Polacy zostaniemy wywłaszczeni do gołej ziemi, bo to są tak silne trendy, że to na wszystkich frontach nas wywłaszczają. I problem tylko polega na tym, że wywłaszczają nas w okresie 50 lat i stopniowo po plasterku, że my właściwie tego nie zauważamy, bo jeszcze ci, co nas wywłaszczają, to jeszcze nam robią transfery społeczne, te 500, no wszystkie możliwe. Ale proszę Państwa, gdybyście popatrzyli, jaki jest stan polskiego państwa, jaki jest dług polskiego państwa, ten oficjalny, to jest 2 biliony złotych, a ten nieoficjalny to jest 5 albo 7, bo tam są duże zaległości w stosunku do ZUS-u. Jakbyśmy teraz popatrzyli, co się dzieje w Polsce. No, zmienia się struktura etniczna naszego narodu. Myśmy jako jeszcze 20 lat temu byli narodem jednolitym. Teraz już jesteśmy pomieszani i coraz to mniej jest Polaków, coraz to więcej Ukraińców, Żydów i innych narodowości, co jest bardzo groźne, bo to oni mają kontrolę nad naszymi zasobami i to oni jako przyszła grupa etniczna, jako ta mniejszościowa, ona przejmie ten cały nasz majątek kosztem narodu Polski. Jeśli popatrzymy, proszę Państwa, co się dzieje, bo my tego jakby nie widzimy, co się dzieje z ZUS-em, tak?
przyszła emerytura będzie na poziomie 20% i to nie są moje wyliczenia, tylko to są wyliczenia rządowe. Przyszła emerytura za 20-30 lat będzie wyglądała tak, że każdy obywatel dostanie tą emeryturę obywatelską i ona będzie na poziomie 20% tego, co dana osoba ostatnie miesiące zarabia. Czyli zarobił 5 tysięcy złotych, miał netto na wypłatę, to dostanie 20%, dostanie 1000 złotych. I to są, proszę Państwa, to są oficjalne, rządowe zapowiedzi. My tego tutaj jako społeczeństwo my tego nie widzimy, ale proszę Państwa, porządku i sprawy według hierarchii ważności, a drugie to myśl strategicznie, myśl 20, 30, 50 lat do przodu. My nie zajmujmy się tymi bieżącymi sprawami, tylko musimy cały czas myśleć, jaki mamy potencjał, jak możemy doprowadzić do wzrostu standardu życia tu Polaków. Proszę Państwa, ja tak tutaj, bo reprezentuję Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych i naszym jedynym celem jest uwłaszczenie Polaków właśnie na tych zasobach naturalnych. Uważam, że to jest jedyny instrument, jedyne narzędzie, które odwróci te negatywne trendy. Ale proszę Państwa, żeby to uwłaszczyć, to możemy to zrobić tylko poprzez referendum ogólnonarodowe w ważnych sprawach dla Polski. Bo, proszę Państwa, czy my sobie wyobrażamy, że PiS rządził 8 lat, teraz będzie rządzić PO, że gdybyśmy się zwrócili do PO, proszę nam oddać kontrolę nad tymi zasobami, bo jest prosty, proszę Państwa, jest prosta kalkulacja. W PGNiG Skarb Państwa ma 576 milionów akcji. To są nasze akcje. To Skarb Państwa tylko tym zarządza. To są nasze akcje. I w tej sytuacji, co my widzimy, co robi z tym, jak oni to te przyszłe zyski wytransferują do obcych kapitałów, to myśmy powinni zażądać od nich 376 milionów akcji przez 45 milionów Polaków w kraju i za granicę uprawnionych do uwłaszczenia. Dzielimy to i to wypada na jednego obywatela, wypada 13 akcji. Państwo nie musi dać ani złotówki, bezgotówkowo. To się wydaje też, proszę Państwa, taka idea fix, bo to się wydaje coś, bo to jest niespotykane, tak? Ale teraz sobie, jeśli nie ma innej możliwości, jeśli żadna władza przedstawicielska nie wyraziłaby na to zgodę, a chcę Wam powiedzieć, że w 96 roku, czyli po 6-7 latach transformacji, ówczesny rząd, zrobił takie coś. 95% polskiego społeczeństwa zostało uwłaszczone na mniejszym majątku, bo to był majątek 500 spółek Skarbu Państwa, który zostaje wniesiony do NFI i każdy z nas wykupił tą akcję za 20 zł, ale był tego udziałowcem, tylko każdy z Was mógł to sprzedać i każdy z Was właściwie nie wiedząc jaką to ma wartość, jeden to sprzedał za 40 zł, drugi za 100 zł, ale to się wszystko rozbyło. W tej chwili, gdyby się stało, że uwłaszczymy polskie społeczeństwo na zasobach naturalnych, czyli każdy z Was dostanie akcję i nikt z Was tej akcji nie będzie mógł sprzedać. W tej akcji może tylko korzystać właściciel, czyli polski naród i tylko poprzez dywidendy. To jest taka szeroka tematyka. Ja nie chcę tu się wdawać w szczegóły, bo dzisiaj słuchałem też